Hejka, przy okazji takiego wspaniałego jubileuszu wydania pierwszej płyty przydałoby się znowu coś opowiedzieć, jakąś historię. O Boże, 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 22 lata, szok. No to zacznijmy od tego, że kontrakt fonograficzny podpisali za mnie moi rodzice, bo byłam niepełnoletnia, miałam wtedy 16 lat. Co prawda już od 3 lat pracowałam profesjonalnie w musicalu, w Teatrze Buffo. Dwa lata później, kiedy już skończyliśmy nagrywać pierwszą płytę Virgin, właśnie to wydawnictwo, czyli w moim wieku 18 lat, wyszło na światło dzienne. Jeżeli chodzi o fundusze i zespół Virgin, to na początku było naprawdę bardzo obiecująco, ponieważ pani Katarzyna Kanzlerz, która na początku też nie chciała ze mną podpisać kontraktu, ale zmieniła zdanie, naprawdę zamknęła dla nas most w Warszawie, zrobiła tam sesję zdjęciową dla nas na tym moście, zamknęła dla nas kopalnię, zrobiła tam nam teledysk. Olfi, chodź! Chodź tu! Wzięła mnie do domu tekściarza zespołu Lady Punk, który napisał dla nas jedną piosenkę. Gaz Koster Keller też napisała kilka. Potem Tomek Robert mówi, ej, no ale ty jesteś frontmanką zespołu rockowego. Ty musisz zacząć pisać teksty, żeby śpiewała to, co ty czujesz. Ja mówię, ale ja mam 16 lat, nigdy nie napisałam żadnego tekstu, poza jakimiś tomikami wierszy, co pani z liceum powiedziała, no Wisławy Szymborskiej to z siebie nie będzie. No i oczywiście pamiętniki i fakt, no dostawałam jakieś szóstki z rozprawek z polskiego, no ale bez przesady. Bez przesady. No i napisałam pierwszą piosenkę. Mam tylko ciebie. Ta piosenka w ogóle miała być na zasadzie jakieś tam trochę zapchać dziury do płyty, bo tam brakowało nam jeszcze jednej, bo kiedyś to się robiło 16 utworów. 16 utworów, nie? Na płytę, nie 10. Przepraszam! Czy wy w ogóle jakby zauważyliście, pod czyją jesteście opieką, czy będziecie mieć Foxy? Jak to zwyczaj bywa, jak się człowiek nie spodziewa, to to się staje jakby największym hitem. No i mam tylko ciebie. Faktycznie zawojowało. Na basie mieliśmy, wiadomo, zespole Virgin, oprócz Tomka Luberta, który skomponował naprawdę super piosenki, no to jeszcze był Krzysiu Najman z Koster Keller, Pniaku z Proletariat, naprawdę taki gruby, gruby band starszych, dojrzałych muzyków rockowych i ja, taka 16-letnia, jak się później okazało, nie w ciemię bita, z pełnym pazurem, jak nie z 10, frontmanka. No ale słuchajcie, potrzebowaliśmy jakiejś takiej tour do promocji, a że wtedy była totalna fascynacja i szał na punkcie reality show, sama temu szałowi uległam, to Kaśka Kanclerz właśnie zadzwoniła do mnie i powiedziała, że co ja na to, żeby wejść w trakcie tam drugiej edycji do baru. Ja wtedy miałam akurat przeziębione nerki, gdyż chodziłam w zimie w takim mini, że mnie trochę przewiało. No wiadomo, styl wymaga wyrzeczeń i ofiar. Więc zdjęłam kroplówki, wyjęłam węflony i powiedziałam, oczywiście, I'm ready. Tylko czy Polska jest ready? No i tak naprawdę od tego momentu zaczęła się wielka, wielka przygoda z show biznesem, z mediami, bo ten bar, tak jak myślałam i w sumie też zaplanowałam, bo głównie po to tam poszłam przecież, stał się niesamowitą taką wyrzutnią, trampoliną dla mnie i dla naszego zespołu. Niemniej nie byliśmy zapraszani na żadne festiwale, ponieważ kiedyś jak ktoś miał duży biust, był niewyparzony język, nie mówi to, co myśli, no to się też jakby szło w parze, że no, nie ma talentu, prawda? A jedne co ma, to zamknięte drzwi przed nosem. Ale i to przeczekałam. Jestem tu, gdzie jestem. Co się stało, Foxy? Co się stało? Na Jerzyka nadepnąłeś?